Dam, dam, dam! Witam was bardzo serdecznie, dzień dobry, dobry wieczór, hej! Ja jestem Nitek, witam was w Luźnych Gadkach, w moim programie, w którym pokazuję wam gry maści wszelkie. Dzisiaj na tapecie, w chwili obecnej, kiedy to nagrywam, Brutal dostępny tylko na PlayStation 4. Póki co, więc możliwe, że jak to oglądasz, wtrafiłeś tutaj w momencie premiery Steamowej lub czegokolwiek innego. Przejdźmy od razu do grania, ponieważ temat chciałbym zamknąć dość szybko, żeby nie przedłużać i żeby pokazać wam jak najwięcej. Usunę sobie tylko jakiś poprzedni sejwik, ze względu na to, że to były jakieś wcześniejsze nieudane luźne gadki, a chciałbym, żeby te były udane. Do wyboru cztery postaci: strażnik, mag, wojownik i amazonka. Nie różnią się oni zbyt wiele pod względem jakiejś tam rozgrywki, ze względu na to, że tak naprawdę no, wizualnie jasne, są inni, ale tak naprawdę zestaw skilli mają wspólny i jedyną różnicą jest to, że zaczynają z innymi zdolnościami odblokowanymi. Gram strażnikiem, bo jakoś tak osiadło mi, że nim gra mi się całkiem spoko, nawet lepiej trochę niż warriorem. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę dlaczego. Myślę, że jest zwinny. Brutal to takie wcielenie, jak widzicie, dungeon crawlera w formacie ASCII przeniesiony do 3D, co wypadło znakomicie moim zdaniem. Wygląda to dość oryginalnie. Chwytliwy temat, troszkę takie Sin City, ale no wiecie, wyróżnia się na tle innych gierek tego typu. Dungeon crawler, roguelite, więc musi być walka. Jest tej walki dość dużo i system walki nie jest jakiś specjalnie złożony. To tak naprawdę wyprowadzanie jednego kombosa. Niezależnie od tego, czy macie broń, czy też nie, bo jak widzicie, zaczynamy z gołymi pionkami. Broń należy sobie skraftić ze zbieranych symbolów ASCII właśnie. Co będziecie zresztą widzieć, może mi się uda coś stworzyć, a może nie. Jeżeli nie, no to będziecie widzieli, jak naparzam się na gołe pionchy, tudzież pochodnią, która jest potrzebna do załatwiania niektórych typów przeciwników, bo nie da się, bo czasami wkradają się tutaj takie zależności, zwłaszcza na późniejszych etapach, że warto mieć broń innego typu, żeby przeciwnika typu innego też zaorać po prostu łatwiej. Więc, system walki to rozdawanie razów w manierze kombosów składającego się z trzech guzików. Do tego dochodzi blok i korzystanie z tarczy, gdzie można też uskuteczniać rolkę i przeskakiwać na przykład nad przeciwnikiem, który zasłania się tarczą i głaskać go tym samym po plecach. Nie jest to nic skomplikowanego, nie jest to aż tak widowiskowe jak okładanie ryjów w Batmanach, czy też na przykład chociażby w Assassinach, no bo spójrzmy prawdzie w oczy, to dość zbliżone systemy walki. Natomiast wystarcza, trzeba się do tego przyzwyczaić, co prawda, ja musiałem przynajmniej, bo potem na początku wydawało mi się, że no jednak jest zbyt skromnie, ale sobie pomyślałem, no synek, jak grałeś w ASCII, to przecież widziałeś, jak małpa najeżdża na jakąś literkę i musiałeś się z tego cieszyć, a tutaj masz wizualizację tego, co jak byłeś berbeciem, tudzież zabawiałeś się takimi rzeczami na przeglądarce, albo grałeś w Caves of Quid na Steamie, no wygląda to jakoś i jest po jakimś czasie ok. Więc mamy rolki, mamy skoki, do tego dochodzi rzut tarczą, który można sobie zupgrade'ować i potem rykoszetować tą tarczą też. Są bronie, tych broni to w zależności od tego, czy gra będzie łaskawa i rzuci wam recepturę, jest no, kilka rodzajów. Są mieczyki, są szpady, młoty, jakieś maczugi, są różdżki magiczne, też wiele rodzajów jest ich. Jest łuk, który ma wiele strzałów, bo odpowiednie bronie można też zaklnąć i dodać im jakieś efekty specjalne, elementarne, tam jakąś truciznę i tak dalej. Rozbijając się po lochach, farmimy oczywiście, że punkty doświadczenia, zbierając łup. Dostaliśmy akurat teraz hełm, ponieważ można też dostać 4 sztuki armora na nogi, na ręce i oczywiście na klatę i głowę, więc mamy gdzieś też tam jakąś osłonę. Nie ma tego zbyt wiele, co prawda, ale wizualizacja jest, więc i tak więcej niż w całym Wasteland 2. Rozbijając się po tych lochach, kolekcjonujemy oczywiście, tak jak mówiłem, punkty doświadczenia oraz złoto. Złoto wydajemy zazwyczaj, bo jeszcze nie, bo nawet nie wiem, czy jest jakiś kupiec. O Jezu, prawie cały arbor zebrałem. Nawet nie wiem, czy jest jakiś kupiec, wydajemy zazwyczaj na ofiarę dla bogów, więc jeżeli znajdzie się taki ołtarz, rzucacie hajsem i możecie dostać błogosławieństwo, tudzież nie. Zazwyczaj w ramach tego błogosławieństwa dostajemy jedno życie, więc czasami warto się wykosztować, ze względu na to, że no, jak umrzecie gdzieś podczas tułaczki do 26 najniższego poziomu w grze, no to zaczynacie całość od początku. No taka jest prawda, to być może boli. Biegając, nasza postać robi się głodna, w związku z tym trzeba zbierać też racje żywnościowe i co jakiś czas wsunąć zimną rybę, steaka, albo jakiegoś chickena, czy tam nogę z mięchem. Co tam będziecie mieli pod ręką, warto sobie czasem wtrząchnąć. No tak widzicie, walka na razie jest jeszcze nieciekawa, bo przeciwnicy mają tam 30 HP, nawet nie mają armora, więc nie trzeba się specjalnie nagłowić. Zombiaki jak wyjdą, trzeba będzie je podpalać, bo inaczej biegają cały czas za nami, aż nie padną.
więc trzeba tam zjeść. To już żeśmy ustalili. Potrzebne są też klucze, żeby otwierać oczywiście kolejne kondygnacje. Tutaj akurat macie przykład właśnie ołtarza. Może dropniemy tam jakimś hajsem, zobaczymy, czy nam tutaj z przedmiotów coś dropnie poza levelem. Wbiłem level, bijąc beczkę. No, zdarza się. No jest to możliwe, tak więc rozbijanie mebli, gdzieś tam jakiś progres nam przesuwa do przodu tak naprawdę. No bo no jak brakuje wam troszeczkę, porozwalacie trochę mebli, taka Ikea tylko w drugą stronę, no to możecie sobie zlevelować postać, co jest takim wyjściem dziwnym, ale no gdzieś tam sprawdza się. Mam tylko 250 hajsu, no niestety nie mam co liczyć na ich względy, bo to było za mało. Bogowie, jak wiecie, mają dość srogie cenniki. Zdobyliśmy w międzyczasie level, więc drzewka skilli. Nie ma tego jakoś specjalnie dużo, nie jest to spektakularne drzewko z Path of Exile na przykład, ale jest tego dość, żeby zająć was i żebyście mieli co odblokowywać w trakcie tułaczki, bo oczywiście co level trzeba wtedy wybierać coraz więcej experience'u, także no, trzeba się nakłopotać, żeby to wszystko sobie odblokować. Jest to poniekąd taka ścieżka podzielona między te klasy postaci, bo jak widzicie, my tutaj mamy akurat znak zabójcy i początkujący łucznik, więc możemy korzystać od razu z łuku, a magowie mają rozbudowane na początku inne drzewko, ale to jak widzicie, to tylko 3 skilli, więc też nie ma jakieś tam przesady. Nie ma jakiejś przesady. Statystyki bohatera raczej się nie dźwigają, tylko dostajemy kolejne skille. Chociaż czasami jak odblokujemy niektóre powinowactwa, zwłaszcza takie dla wojownika, to mamy na przykład możliwość korzystania więcej z ciosu specjalnego, który ładuje się w miarę jak obijamy po ryju przeciwników i wygląda mniej więcej tak, przynajmniej w przypadku strażnika. Jakiś taki stomp, niczym Hulk, no i przeciwnik wtedy leży, to jest taka obszarówka. Tutaj akurat już przeciwnik jakiegoś wyższego szczebla, nawet atakującym mnie magicznym mieczykiem. O, coś mnie tu akurat zaczarowało jeszcze. Mamy eliksiry. Eliksiry o różnych skutkach, które są nieokreślone i praktycznie z każdą rozgrywką zupełnie inne. W związku z tym, jeżeli odkryjecie, że jakiś eliksir, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie jakiś sobie skrafcić. Czy na przykład eliksir mamy tutaj różowy. Jeżeli w tej rozgrywce na przykład odnowi nam zdrowie, to nie jest powiedziane, że będzie miał taki sam efekt w rozgrywce następnej, co powoduje, że no, zawsze jest ta lekka doza niepewności. Czy warto taki eliksir pić, czy też nie? Może to być niewidzialności. No, różne są skutki, no teraz akurat Berserkera odpalamy, więc te kolory też rotują. Rozwiązanie, no, takie pokraczne troszeczkę, ale wiecie, jeżeli tych podków też nie ma zbyt wiele, to powoduje, że gdzieś tam ta losowość się wkrada, bo wtedy podparci do muru raczej nie będziecie unikać podków. Wychodzi tutaj jakaś taka lekka nutka strategii i ostrożności wymuszanej ze strony grającego. Mamy przepis na łuk, ale brakuje nam znaków ASCII, brakuje nam C, E i J, żeby skrafcić go, więc jeszcze się na razie z niego nie dochapaliśmy, ale i tak jesteśmy bliżej niż dalej, bo do tego czasu nie było nam dane mieć ten łuk, w ogóle zrobić. Okej, zjemy sobie kawałek pizzy, nie pytajcie, bo trochę byliśmy głodni, troszkę nam zdrowie teraz skoczyło. Urodziwa mapka, tak by to wyglądało, gdyby to było dalej ASCII. Nie wiem, czy gra ma swój odnośnik jakiś taki właśnie w tym trybie. Nie ma go w każdym razie na necie, szperałem, żeby zagrać w odpowiednik taki klasyczny, ale no chyba jednak nie. Chociaż twórcy piszą, że to jest właśnie takie wcielenie popularnej gry dungeon crawlerowej, czyli może jakiejś innej po prostu, a teraz tą nazwali Brutal, przeniesionej właśnie w realia 3D. Gra posiada lokalną kooperację. Lokalną kooperację możecie uskuteczniać na dwóch graczy. Nie ma online'u niestety, ale całość i tak zestawiona jest proceduralnie, zgodnie z zasadami gatunku. Każdy level ma seeda, więc jeżeli zapamiętacie sobie ciąg znaków, który wygenerował wam dany loch, możecie go powtarzać, ile będziecie sobie go życzyli robić. Mamy nawet księgę ze szpachelką, z mieczykiem, ale też nie mamy znaków, więc możecie sobie powtarzać i wracać, wiecie, tak jak w Wajzaku, jeżeli coś wam się spodobało, to mogliście sobie pisać te znaki i generować sobie lochy takie same. Jeżeli nie, możecie zdać się na kompletną losowość, która radzi sobie całkiem nieźle, bo poszczególne segmenty i kill roomy znacząco się od siebie różnią. Są pułapki, są jakieś labirynty, co chwilę jest coś innego, więc ta różnorodność jest dość zatrważająca, można by powiedzieć. Jeżeli tego wam będzie mało, możecie zdać się na innych graczy ze względu na to, że nawet na PlayStation 4 jest dostępny edytor lochów i możecie sobie wykreować własne, ale możecie też sobie pobrać twórczość innych graczy. W związku z tym, no, jest zawartości co niemiara w dość pozornie no, małym tytule, który no, nie razi jakoś tam stopniem z komplikacji, ale to dobrze, bo mnie osobiście Brutal bawi znakomicie. W sensie włączam go sobie, wiecie, tu na chwilę sobie zrobię jakiś loszek, tutaj może jakieś dwa, a tu gdzieś umrę
dość nisko, bo już gdzieś tam nawet raz mi się udało daleko dojść, gdzie tam fest hardkorowe koksy mnie atakowały. Kill roomy to już były nie przelewki, naprawdę robi się coraz gorzej. No 26 leveli to też jest dość sporo jak na jedno przejście, także trzeba posiedzieć. No mimo tego, że gdzieś tam się zachłysnąłem tym, że nawet mam kilka żyć, to głupio zginąłem spadając w przepaść, co jest instant death i zaczynacie od nowa. Także niebezpieczeństwa czekają dość srogie, ale zabawa jest przednia, więc myślę, że jeżeli nie masz PS4, a wyskoczy gra na PC-cie w jakiejś dobrej cenie, to myślę, że spokojnie można się tematem zainteresować, bo jest jakościowo i kontentowo całkiem zgrabnie uszyty. No można by się przyczepić i przynajmniej ten początek jest tak doraźnie przeszkadza, dość skromny ten system walki, ale no jak się dłużej posiedzi, o możemy skrafcić sobie mieczyk, tak więc klękajcie narody, tak się krafci mieczyk. To jest, fajnie wygląda wizualizacja czegoś, co jak berbeciem będąc grając w takie dungeon crawlery, jakby wyglądała taka kosa? Otóż właśnie tak. Można też rzucić zaklęcie, ale chyba nawet żadnego nie mamy, więc no, można by tutaj jakiś efekt wrzucić, ale nie mam odpowiednich liter, więc kiepsko. Ale mamy już kosę. Już życie staje się piękniejsze. Zaraz zobaczymy, bo tu jakiś klucz jest od nas wymagany, a my nie mamy tego klucza. I teraz czeka mnie błądzenie w lochach. Brutal. Obecnie dostępny tylko w wersji na PlayStation 4, ale wyglądajcie go na Steamie, bo prawdopodobnie prędzej czy później tam trafi, a zabawą jest całkiem przednio. Dużo rodzajów przeciwników, bardzo duży współczynnik replayability jeszcze jednego razu. Myślę, że jak lubicie tego typu zabawę, nie zawiedziecie się. System walki do przełknięcia, początkowo wejście jest takie dość wysokie, jeżeli chodzi o samo to przyzwyczajenie się, że właśnie nie jest tym, czego by się można spodziewać. O, klucz znalazłem, trochę bez sensu, nie lubię jak są klucze ukryte w meblach, bo to bym musiał cały lever orać wszystkie meble, czego ja staram się jakoś tam gdzieś skrzętnie unikać. 26 leveli, no tak jak mówię, to jest dość pokaźne, bo no jak widzicie też nie są jakieś specjalne krótkie, dość obszerne są plansze, co oczywiście jest, należy poczytać na plus. Fajna muzyczka, wizualizacja. Wizualizacja klimatyczna i dość oryginalna, by przykuć waszą uwagę. Ja tam gram też napędzany ciekawością, jak oni tu wymyślili wygląd czegoś tam, albo czegoś tam, bo wow, ale fajny łuk, który jest skrawcony z jakichś tam literek i to fest fajnie wygląda. Tak więc dużo powodów, żeby w grę zagrać, monotonnością nie trąci, chce się dotrzeć do tego 26 levelu. Czy są bossowie? To już musicie sprawdzić sami. Ja jestem Nitek, to były luźne gadki, to był Brutal, obecnie tylko w wersji na PlayStation 4, ale kto wie, może kiedy to oglądasz, już jest także na PC-cie. Dziękuję ci serdecznie, drogi widzu, za uwagę. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, nie zapomnij kliknąć subskrypcji, jeżeli ci się podobało, to ten wielka czerwona piguła pod filmikiem, przyfapkować do góry, jeżeli było całkiem spoko. Dajcie znać, czy macie może jakieś swoje faworyty w gier ASCII, czy gracie na przykład w Dwarf Fortress. O Jezus, wyrzuciłem chyba rybę. Jedzenie wyrzuciłem, o Boże, ale zmaściłem. Ale dobra, bo tu żeśmy wszystkich pokonali i tak. Nacisnąłem jakieś guziki, dropnąłem rybę. Jeżeli ci się nie podobało, to nie krępuj się, dislajkuj i unsubuj. Widzimy się przy następnej okazji. Pamiętajcie o linkach pod filmikiem. Ja jestem Nitek, to był Luźne Gadki, to Brutal. Do zobaczenia przy następnej okazji. Adie! Okej, okay, jeszcze raz. Co to noga?